Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Mam dzisiaj dla Was kolejne wyzwanie, a właściwie dla siebie kolejne wyzwanie i pomyślałam, że tym razem postaram się napisać cały alfabet za jednym pociągnięciem. Ostatnio malowałam jednorożce jednym pociągnięciem, a teraz spróbujemy napisać cały alfabet jednym pociągnięciem. Nie ćwiczyłam, więc nie wiem, jak to wychodzi. No i przećwiczę teraz. Zobaczymy, jak to wyjdzie i czy rzeczywiście da się coś takiego zrobić. Mam nadzieję, że jesteście zaciekawieni. Jeśli tak, to zapraszam Was do tego filmiku. I to koniec, czyli mamy A, B, C, D, E, F. F jest właściwie tak samo jak E, nie ma tu różnicy, musiałam jakoś połączyć, nie mogłam oderwać. Potem mamy G, M, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Tu się skończyła strona, musiałam przejść na dół. T, U, V, W, X, Y i Z. I to wcale nie jest takie trudne, jakby się wydawało. No ale nie jestem pewna z tym F, jakby to F połączyć, może od góry jakoś zacząć albo coś innego zrobić. Jeśli uważacie, że udało mi się to wyzwanie, to zachęcam Was do lajkowania tego filmiku. Zapraszam Was również do oglądania innych filmików na naszym kanale, a także zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału. Do następnego razu, cześć!